Sanatorium Miłości w ogniu krytyki po finale. Takiego cyrku nigdy nie było. Szósta edycja Sanatorium Miłości już za nami, a fani nie kryją rozgoryczenia zachowaniem niektórych uczestników. Co tam się wydarzyło? Sanatorium Miłości od pierwszego sezonu cieszy się dużą popularnością. Widzowie chętnie śledzą losy seniorów, którzy postanowili znaleźć miłość w programie. Uczestnicy show najczęściej wzbudzają dużą sympatię, jednak tegoroczna edycja była zupełnie inna. Zobaczcie, dlaczego niektórzy uważają, że to najgorszy sezon. Rzeczywiście mają rację? Widzowie Sanatorium Miłości miażdżą tegoroczną edycję. W ostatnią niedzielę odbył się wielki finał Sanatorium Miłości, w którym jak zwykle odbył się bal. Już w poprzednim odcinku uczestnicy dobrali się w pary i ćwiczyli układ taneczny, aby móc zaprezentować go podczas ceremonii. Początkowo atmosfera była przyjemna, a seniorzy bawili się doskonale, jednak jeden z panów, Andrzej, któremu od początku podobała się Teodozja, zaczął opowiadać o ich wspólnym pocałunku. Kobieta była wyraźnie zaskoczona i powiedziała stanowczo, że taka sytuacja nie miała miejsca. Widzom Sanatorium Miłości nie spodobała się również Elżbieta, która często dogryzała innym uczestnikom. W komentarzach rozpętała się niemała burza, co więcej, pierwszy raz w historii programu uczestniczka postanowiła opuścić show, tłumacząc, że już wie, że nikogo dla siebie nie znajdzie.